Pierwszy mecz Termaliki na stadionie w Niecieczy jednak odbędzie się przy udziale publiczności. Dzisiaj ruszyła przedsprzedaż od godziny 13 do 19 w kasach przy stadionie. W dniu meczu sprzedaż będzie prowadzona od godziny 9. Pierwszym rywalem Termaliki na nowym stadionie będzie lider Piast Gliwice. Tym meczem podopieczni trenera Piotra Mandrysza rozpoczną rundę rewanżową. W pierwszym meczu z Piastem Gliwice Termalika przegrała 1-0. Termalika po 15 kolejkach plasuje się na 9. miejscu z 19 punktami na koncie. Piast jest liderem z 34 punktami. Początek meczu w piątek o godzinie 18. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.